Cześć, witam Ciebie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Marcin Podlacki i chciałbym, abyśmy dziś porozmawiali o sytuacji na rynku paliw. Jak to się mówi, od ogółu do szczegółu. Zaczniemy zatem od sytuacji globalnej, którą obserwujemy właśnie na rynku ropy. Od momentu wybuchu wojny właśnie na Ukrainie obserwujemy spore perturbacje na cenach ropy WTI, ropy Brent, które bardzo mocno szły w górę. Tak naprawdę kilka dosłownie tygodni po wybuchu wojny obserwowaliśmy lokalne szczyty i wzrost na poziomie kilkudziesięciu procent, mimo że startowaliśmy tak czy inaczej ze stosunkowo wysokiego pułapu. Wiele się od tego czasu wydarzyło, o tym też dziś powiemy. Natomiast chciałbym, aby tematem przewodnim tego naszego dzisiejszego nagrania, bo powiedziałem od ogółu do szczegółu, więc chciałbym, aby tym szczegółem była próba odpowiedzi na pytanie, czy jest szansa, aby ceny paliw na stacjach w Polsce spadły na okres wakacyjny, na czas, kiedy to zużycie, zapotrzebowanie jest chyba największe z punktu widzenia właśnie pojedynczych małych gospodarstw domowych, osób fizycznych, które po prostu w tym aktywnym czasie, w lipcu, w sierpniu wyjeżdżają na wakacje, czy to w Polsce, czy za granicą, ale po prostu korzystają na nieco większą skalę ze swoich samochodów osobowych najczęściej i po prostu muszą tankować, aby z punktu A do punktu B się przemieścić. Jeżeli chodzi o ostatnie doniesienia, na pewno chciałbym, abyśmy spojrzeli na sytuację, która dzieje się na rynku chińskim. Dziś to jest 20 czerwca. Pojawiła się informacja o tym, że Chińczycy sprowadzili rekordowo dużo ropy z Rosji po promocyjnej cenie. Dlaczego mówimy o promocyjnej cenie? Po pierwsze, jak się okazuje, Chińczycy zakupili 2 miliony baryłek, jeżeli chodzi o miesiąc maj, każdego dnia. Tak wynika z oficjalnych danych właśnie tamtejszego urzędu celnego. I uwaga, to prawie 25% więcej niż miesiąc wcześniej, blisko 55% więcej niż w maju ubiegłego roku. Dlaczego promocyjna cena? Za baryłkę ropy Chińczycy płacili u Putina niespełna $94, podczas gdy surowiec kupowany u innych dostawców kosztował blisko $108 za baryłkę. $14 na tym poziomie to przecież kilkanaście procent różnicy. Jak to wygląda już stricte na wykresie? Tu akurat mamy wykres z ostatnich 5 lat, ilustrujący właśnie import ropy z Rosji do Chin. No i widzimy, że ta wartość, o której mówiłem przed momentem, czyli blisko 2 milionów baryłek ropy w skali jednego dnia, jest rekordowa w ostatnich 5 latach. Dobijaliśmy do tej wartości, ale tej wartości nigdy wcześniej nie osiągnęliśmy. I tak jak wspomniałem, analogicznym okresie przed rokiem mieliśmy poziom zdecydowanie niższy, bo mamy wzrost 55% miesiąc do miesiąca, również obserwujemy tutaj dynamiczny wzrost i jest to czwarty z rzędu wzrostowy miesiąc, właśnie patrząc na rok 2022. Ten wykres mimo wszystko jest tutaj bardzo znamienny i pokazuje fakt, że Chińczycy, co by nie mówić, korzystają na tej taniej ropie i jakby tutaj poniekąd skupiają się na imporcie właśnie ze strony rosyjskiej, mogąc zaoszczędzić te kilkanaście dolarów właśnie na baryłce. Jeszcze droższa jest ropa sprowadzana z Arabii Saudyjskiej. No i tutaj trzeba powiedzieć, że do państwa środka trafiło 1,84 miliona baryłek dziennie, ale po cenie aż $110 za baryłkę. Po blisko 2 latach przerwy Rosja ponownie stała się największym dostawcą ropy do Chin, ale nabywcy nadal więcej płacili Saudom niż Rosjanom. Wartość importu wyniosła ponad $6 miliardów wobec $5,8 miliarda w przypadku kolegów tutaj Putina. No nie ma się też co dziwić, biorąc pod uwagę tę cenę jednostkową za baryłkę, więc nawet mimo mniejszej ilości wartość importu była po prostu na wyższym poziomie. Bloomberg zwraca uwagę na to, że chińskie rafinerie wykorzystują aktualnie zaledwie około 2/3 mocy produkcyjnych. Tymczasem ceny paliw na światowych rynkach może nie biją rekordy, ale są w okolicach swoich rekordów, bo ostatnie dni przyniosły nieznaczne spowolnienie i przynajmniej w naszym kraju te ceny paliw nieznacznie się ustabilizowały. Kolejna kwestia dotyczy jakby takich szacunków, jak to może wyglądać w przyszłości. No i wydaje się, że eksperci są tutaj jednomyślni. Mimo tego, że ropa w ostatnich dniach taniała, nie należy jednak z tym trendem wiązać zbytniej nadziei. Tym bardziej, że mówimy wciąż o bardzo wysokich poziomach, jeżeli chodzi o spojrzenie już takie na interwale kilku ostatnich lat. Bo co innego, gdybyśmy spojrzeli
spojrzeli na ostatnich kilka dni, ale pamiętajmy, że przecież podczas dołka covidowej bessy przez moment cena na kontraktach była poniżej zera. Później odbijaliśmy to 5, 10 dolarów za baryłkę, 15, ale w tej chwili mówimy o średniej z ostatnich dni na poziomie plus minus 120 dolarów za baryłkę. Eksperci oceniają, że nie ma się co łudzić. Ceny surowców, w tym również ropy, będą dalej rosły, chyba że dojdzie do recesji w światowych gospodarkach, co też nie jest rzeczą niemożliwą. Kolejna kwestia. Prezes PKN Orlen nie wyklucza spadku cen paliw z początkiem wakacji. To informacja, która również wpłynęła na rynki na początku nowego tygodnia, właśnie 20 czerwca. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, nie wykluczył podczas dzisiejszego przemówienia pewnych obniżek cen na początku wakacji. Zastrzegł, że nie będą one znaczące, ale koncern postara się, żeby drożej na stacjach paliw nie było. I tutaj cytat. Myślimy o kwestiach pewnych promocji w zakresie cen paliw. Będziemy o tym informować za kilka dni. Nie można jednak liczyć na znaczne obliczki, powiedział dziennikarzom prezes spółki. Jak zastrzegł, marża rafineryjna i hurtowa to dziś dosłownie kilka groszy. Postaramy się, żeby było nie drożej, tylko taniej. No miejmy nadzieję, że te słowa jakkolwiek będą tutaj wprowadzone w życie, no bo jednak mimo, że wakacje dopiero przed nami, no to już w okolicach tych rekordów jesteśmy. Będziemy za moment jeszcze tutaj obserwować ceny paliw w Polsce, ale wiemy, że na niektórych stacjach cena 98 dochodziła już prawie do 9 zł, a 95 pokonywała poziom 8 zł. Kolejny cytat. Być może paliwo mogłoby być droższe, gdybyśmy kupowali rosyjską ropę, ale czy jest zgoda społeczna na rosyjską ropę, na to, żebyśmy finansowali kolejną wojnę? Pytał retorycznie Obajtek. Jak podkreślał, dyferencjał na baryłce rosyjskiej ropy sięgający 35 dolarów to celowe działanie Rosji, by ekonomicznie zmusić Europę i świat do kupowania tej ropy. Nie można jednocześnie protestować przeciwko rosyjskiej ropie, a z drugiej strony protestować, że jest drogo na stacjach. No tutaj akurat nie sposób się z tymi słowami nie zgodzić, no bo te dwie rzeczy po prostu no, nie mogą istnieć odrębnie, tylko po prostu jeżeli nie podoba nam się tutaj cała agresja Rosji na Ukrainę, jesteśmy jej przeciwni, no to też poniekąd musimy się liczyć z tym, że Rosja sankcjami zostanie objęta i na tych sankcjach skorzystają także kraje, stracą kraje, które te sankcje będą właśnie generować. O tym też musimy bardzo mocno pamiętać. Bardzo kluczowa sytuacja na naszym polskim rynku dotyczy finalizacji połączenia grupy PKN Orlen z Lotosem. To informacja, to całe działanie, które już wkrótce będzie mieć miejsce. Wydaje się, że mówimy tutaj o właśnie czasie wakacyjnym, o przełomie lipca-sierpnia, ale do tego jeszcze za moment wrócimy, kiedy przejdziemy do analizy już na wykresach spółek właśnie PKN Orlen, Lotos. Zobaczymy, jak tutaj wygląda sytuacja. Natomiast chciałbym, abyśmy spojrzeli, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi właśnie o ceny benzyny na rynku światowym. Mamy tutaj najnowsze dane, jakie udało mi się znaleźć na stronie globalpetrolprices.com, dane z 13 czerwca. No i zobaczmy, jak tutaj to wygląda. Wybrałem jako jednostkę miary litry, wybrałem polski złoty, mimo że wiadomo, no jest tutaj spora różnorodność, niektóre kraje rozliczają w dolarach, w euro, w różnych innych walutach, ale wybrałem złotówkę, żeby to też było jak najbardziej tutaj czytelne. No i mamy średnia cena benzyny na świecie wynosi obecnie 6,43 zł. Jeżeli właśnie w złotówkach będziemy liczyć, między państwami istnieją bardzo duże różnice. Bardziej bogate państwa mają wyższe ceny, natomiast państwa bardziej biedne oraz państwa, które po prostu eksportują ropę naftową, mają znacznie niższe ceny. No i tutaj dla przykładu w Wenezueli, Libii czy Iranie za litr benzyny musimy zapłacić w Wenezueli niecałe 10 groszy, w Libii 14 groszy, a w Iranie niecałe 24 grosze. Zdecydowanie droższe, ale w dalszym ciągu bardzo tanie. W porównaniu z cenami w naszym kraju jest paliwo na przykład w Algierii, Kuwejcie czy Angolii, gdzie za litr trzeba zapłacić mniej więcej złotówkę i 50 groszy. Ale przejdźmy już do tych rynków, tych krajów, które nas nieco bardziej interesują, czyli no musimy się siłą rzeczy przenieść tutaj do górnej części tego zestawienia. W Polsce, uśredniając, jesteśmy w okolicach 8 zł.
zł, 7,95. Na podobnym poziomie jak w naszym kraju cena paliwa kształtuje się w Serbii 7,84, czy choćby w Kanadzie 7,98 za litr. Zdecydowanie droższe i w sumie najdroższe paliwo mamy w Hongkongu, Norwegii czy Danii, gdzie już kilkanaście złotych za paliwo trzeba zapłacić, ale nie tylko w tych krajach, bo spoglądając na kraje europejskie, zobaczmy choćby Holandię czy Grecję, gdzie za litr paliwa musimy ponad 11 zł zapłacić. W Belgii jest to blisko 10 zł, podobnie zresztą też w Wielkiej Brytanii. To jeżeli chodzi o benzynę, możemy jeszcze zobaczyć na diesle, jak tutaj wygląda sytuacja. Weźmy sobie też polski złoty, żebyśmy mieli dane porównywalne w naszej rodzimej walucie, żeby to też jakoś wyglądało. No i tutaj cena nie jest najniższa, jak się okazuje, w Wenezueli, tylko w Iranie. Tutaj za 1 litr diesla musimy zapłacić mniej niż 5 groszy. W Wenezueli jest to 10 groszy, Libii 14 groszy. To te kraje z najtańszą ropą. Arabia Saudyjska 75 groszy za litr. No i przenosimy się do tej drugiej części naszego zestawienia, gdzie znajdziemy nasz kraj, jeżeli chodzi o Polskę, 7,50. W ostatnim czasie mamy taką tendencję, że diesel od benzyny jest po prostu tańszy, ale w dalszym ciągu jest to poziom bliski historycznym rekordom. W podobnej cenie możemy nabyć litry właśnie ropy, na przykład na Jamajce, w Mołdawii, czy choćby na Kajmanach. Nieco drożej zapłacimy w Kanadzie, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, czy choćby Bułgarii. Najdrożej musimy zapłacić w Szwecji, Norwegii czy Hongkongu, więc tutaj nic się w czołówce nie zmienia. Bardzo droga ropa jest również m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie za 1 litr trzeba zapłacić 10 zł i mniej więcej 30 groszy. Niemcy 9,48, 49, więc również poziom jest około 2 zł na litrze wyższy niż w naszym kraju. Jak to wygląda w Polsce? Aktualne uśrednione dane dla naszego kraju mówią o cenie za 95, 7,89, a za 98 8,31, choć oczywiście to dane uśrednione. Będą stacje, gdzie będzie drożej, będą stacje, gdzie uda się kupić paliwo nieco taniej. Gaz plus minus 3,52. Jak to wygląda z punktu widzenia województw? No na pewno za 95 ponad 8 zł lub równo 8 zł musimy zapłacić. W województwie lubuskim tu 8,25, 8,08 w zachodniopomorskim, wielkopolskie 8 zł, 8,03 jeszcze kujawsko-pomorskie, pozostałe województwa to już poziom poniżej 8 zł. Nie ma województwa, gdzie za 98 płacilibyśmy poniżej 8 zł. Akurat tutaj te dane moim zdaniem są po prostu nieaktualne. Aktualne i baza, która jakby na podstawie której te dane tutaj są budowane, nie jest na bieżąco aktualizowana, dlatego że po pierwsze nie mamy cen choćby dla lubelskiego czy lubuskiego, a cena na poziomie 6,44 w zachodniopomorskim jest tutaj zupełnie niemiarodajna, natomiast no, średnia 8,31 już tutaj jak najbardziej znacząca jest. W przypadku gazu 3,52, ale no mimo wszystko tutaj w wielu województwach trzeba zapłacić sporo drożej, bo choćby w wielkopolskim 3,82, czy na przykład w kujawsko-pomorskim za gaz mu zapłacimy 3 zł i 70 groszy. Jak to wygląda z punktu widzenia kontraktów CFD na ropę WTI w ostatnim czasie? W mocnej przecenie, ale pytanie, czy nie jest to tylko i wyłącznie właśnie chwilowa reakcja na słabą postawę na rynku, właśnie spadek surowców obserwujemy właśnie, biorąc pod uwagę no, bardzo dużą panikę, która w ostatnim czasie na rynkach ma miejsce, co obserwujemy też po mocnych, dynamicznych spadkach indeksów, które wkraczają do strefy niedźwiedzie, jak informowałem w ostatnim naszym materiale, ale eksperci wskazują, ja również tak uważam, że jest to tylko i wyłącznie krótkoterminowy zabieg też powiedziałbym techniczny i jest duża szansa, że ta niebieska linia ukazująca 50-sesyjną średnią kroczącą, czyli uśredniony poziom z 50 ostatnich sesji po kursach zamknięcia, może te spadki zatrzymać i okolice właśnie tych 110 mniej więcej dolarów mogą być takim poziomem docelowym, jeżeli chodzi o tę krótkoterminową korektę, przed potencjalnym wzrostem, który być może już wkrótce będziemy obserwować. Jeżeli chodzi jeszcze tutaj o to, czy jest szansa tutaj na ruch w okolice lokalnego szczytu, no to przede wszystkim musielibyśmy tutaj spojrzeć na ten rejon 123-4 dolarów, który w ostatnim czasie cenę ropy WTI zatrzymywał. Mieliśmy
przez kilka sesji test tych poziomów, właśnie w okolicach 8, 9, później 10 czerwca. Jednak nie udało się tego poziomu pokonać, a jeżeli się poziomu oporu nie udaje pokonać przy kilku próbach, no to jest duże prawdopodobieństwo, że potrzebujemy korekty, nieznacznego schłodzenia rynku, realizacji zysków na pozycjach długich przed ewentualnym kolejnym ruchem wzrostowym właśnie na ropie. To jeżeli chodzi o samą ropę, chciałabym, abyśmy teraz przez moment porozmawiali także o sytuacji właśnie na PKN Orlen i na Lotosie, bo to też myślę jest tutaj bardzo w tym wszystkim istotne i o tym też należy pamiętać. I tutaj ta persona odgrywa, można powiedzieć, pierwsze skrzypce, prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. No i tak, jeżeli chodzi o kwestię samego połączenia 20 czerwca, czyli dziś pojawił się komunikat o tym, że PKN Orlen otrzymał zgodę od Komisji Europejskiej na połączenie właśnie z grupą Lotos. Pozytywna decyzja organu antymonopolowego zamyka ważny etap procesu i znacząco przybliża powstanie jednego silnego koncernu multienergetycznego, który skutecznie przeprowadzi transformację energetyczną i zagwarantuje niezależność surowcową oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski. Nowa grupa Orlen będzie oparta w pełni zintegrowany łańcuch wartości od poszukiwań i wydobycia przez rafinerię, petrochemię oraz nowoczesną energetykę, aż po sprzedaż detaliczną. W ostatnim czasie też mieliśmy informację o tym, że został już ustalony parytet wymiany akcji. To też lokalnie wpłynęło na postawę na walorach spółki. Walory Lotosu nieco prześcignęły kurs, jeżeli chodzi o walor jeden pojedynczy giełdowy właśnie, walory PKN Orlen. Momentami cena jednego waloru Lotosu dochodziła do 75 zł wobec 70 na walorach PKN Orlen. Teraz nieco ta różnica się zmniejszyła, ale wydaje się, że do momentu połączenia to pojedyncza akcja Lotos będzie nieco droższa od pojedynczej akcji PKN Orlen i tutaj w teorii, aby wszystko zgadzało się, powinno być to 7,5% zgodnie z parytetem wymiany 1,075. Połączenie PKN Orlen i grupy Lotos to także konkretne korzyści w obszarze detalicznym koncernu. Fuzja umożliwia wymianę części stacji paliw Lotosu na stacje zagraniczne. PKN Orlen zyska w sumie 185 stacji paliw o potencjale biznesowym porównywalnym do obiektów objętych środkami zaradczymi. W ramach transakcji grupa Orlen obejmie 144 stacje na Węgrzech, co oznacza, że zyska ponad 7% udziału w całym węgierskim rynku detalicznym. To też kolejna bardzo istotna kwestia. W obszarze logistyki partnerem PKN Orlen do realizacji środków zaradczych jest spółka Unimot. Umowa zawarta między firmami obejmuje sprzedaż 9 terminali paliw o łącznej pojemności 350 tysięcy metrów sześciennych, w tym 5 terminali należących do Lotos Terminale i tutaj mamy wymienione w Czechowicach, Dziedzicach, Jaśle, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu oraz Rypinie. W wyniku połączenia firm wartość łączna wzrośnie i to wzrośnie zdecydowanie. Wzrośnie skala nakładów inwestycyjnych na rozwój poszczególnych segmentów biznesowych, które będą tworzyć PKN Orlen i grupa Lotos, a w przyszłości także PGNiG, bo o dołączeniu do tego wielkiego koncernu PGNiG też się mówi. Natomiast wydaje się, że będziemy musieli na nie jeszcze jakiś czas poczekać. Warto dodać, że tylko w 2021 roku grupa Orlen przeznaczyła na inwestycje rekordowe prawie 10 miliardów złotych, natomiast nakłady inwestycyjne na ten rok wyniosą aż 15,2 miliarda złotych i jest to największa wartość w historii firmy. To z kolei ma przełożyć się na wzrost wpływów odprowadzanych przez koncern do budżetu państwa. W 2021 roku PKN Orlen wpłacił do budżetu z tytułu różnych opłat i podatków prawie 35,5 miliarda złotych, a łącznie od 2018 do 2021 roku było to bagatela 143 miliardy złotych. Trzeba także dodać, że zwiększenie skali działalności spółek po połączeniu przełoży się na stabilne podatki dla Pomorza. Najważniejsze wpływy z podatków pozostaną w Gdańsku. Nadal będzie odprowadzany podatek od nieruchomości, który wynosi około 100 milionów złotych rocznie. Podobnie będzie z dochodami PIT pracowników, które wpływają do lokalnego samorządu. Wróćmy może do sytuacji właśnie na walorach. Zobaczmy, jak to wygląda z punktu widzenia walorów PKN Orlen i Lotos w ujęciu średnio, długo i na początku też może krótkoterminowym. Walory PKN Orlen w ostatnich dniach wyłamują poziom 70 zł. Dwie z rzędu słabe sesje. Sesja piątkowa zakończona ponad 4% spadkiem i wyłamaniem okrągłego poziomu 70 zł. Sesja poniedziałkowa to spadek na poziomie 1,4%, aczkolwiek tutaj trzeba powiedzieć, że widzimy dolny cień dosyć spory, ponieważ walory
odrabiały mimo wszystko straty. Było gorzej w trakcie sesji, ale koniec końców popyt ewidentnie nieco tylko powyżej 65 zł za jedną akcję ponownie się obudził i ponownie decydował o próbie podbicia, przynajmniej krótkoterminowej próbie walorów do wyższych pułapów. Wydaje się, że te wszystkie informacje, które przed momentem przybliżyłem, mogą lokalnie sprawić, że walory PKN Orlen powinny mimo wszystko wrócić do tego poziomu 70 zł i próbować szukać odbicia w kierunku 77. Spodziewam się jednak, że przed fuzją do skokowego dynamicznego wzrostu nie dojdzie i najlepsze, na co możemy liczyć, to powrót do tego obszaru konsolidacyjnego między 70 a 77 zł na walorach PKN Orlen i jeżeli miałoby się wydarzyć tak, jak przewidują eksperci, czyli ta korekta na ropie miałaby być tylko i wyłącznie krótkoterminowa, chwilowa, tymczasowa, no to prawdopodobieństwo powrotu jest tutaj duże i jest wysoce prawdopodobne, że będziemy obserwować ruch podobny jak w okolicach wybuchu wojny, czyli w okolicach końcówki lutego, czyli po tym dynamicznym wyłamaniu 70 zł wrócimy koniec końców do tego przedziału między 70 a 77 i takiego scenariusza tutaj w krótkim terminie będziemy się spodziewać. Oczywiście nie można wykluczyć scenariusza negatywnego, w którym rzeczywiście gospodarki będą zbliżać się do recesji i sytuacja będzie coraz bardziej niepokojąca, panika zawładnie rynkami, wtedy kolejnym punktem będzie okolica 60-62 zł i w tym kierunku walory będą się udawać. Krótkoterminowo na ten moment wydaje się, że patrząc na kolejnych najbliższych kilka dni, biorąc pod uwagę wyłamanie tych 70 zł, to ten scenariusz cofnięcia do jeszcze niższych poziomów wydaje się najbardziej prawdopodobnym, ale już patrząc w nieco szerszym kontekście, to powrót do poziomu powyżej 70 zł wydaje się być tutaj scenariuszem bazowym. A jak to wygląda w przypadku walorów LOTOS, które no nie były w tak długiej konsolidacji jak PKN Orlen i powiem więcej, testują w tej chwili lokalne szczyty. Kurs stracił też z tych 70 prawie 7 nawet złotych, spadł o jakieś 10% do niecałych 70. Zatrzymał się w tej chwili na poziomie 50-sesyjnej średniej kroczącej, no i cały czas ta różnica mniej więcej na poziomie 5, 6, czasem 7% w cenie jednego waloru LOTOS i PKN Orlen nam się tutaj utrzymuje. Mało prawdopodobne, żeby cena jednej akcji LOTOSu zbliżyła się do PKN Orlen, raczej tutaj będziemy zakładać podobną zmienność na walorach jednej i drugiej spółki. Może nawet wypadałoby, żeby ta różnica nieznacznie się zwiększyła, natomiast no, wydaje się, że LOTOS jest również tutaj w bardzo ważnym momencie na wykresie, bo co prawda do poziomu wsparcia w rejonach 67 zł za jedną akcję pozostało nam jeszcze realnie około 4% z kawałkiem, no to jednak testujemy poziom 50-sesyjnej średniej kroczącej, która no nie została wyłamana od marca, od połowy marca 2022 roku, czyli już dobrych kilka miesięcy. Cały czas byliśmy w tym ruchu wzrostowym, cały czas byliśmy powyżej 50, no i cały czas kurs właśnie testował coraz to wyższe poziomy. Po tej ostatniej korekcie i cofnięciu 10% RSI spada poniżej poziomu 50 punktów. Mamy mniej więcej 45, co zdecydowanie schłodziło też bardzo mocno rozgrzane wskaźniki finansowe po tych dynamicznych, bardzo dynamicznych wzrostach i co dodatkowo zwiększa potencjał do odrabiania strat i do potencjalnej próby ataku na te lokalne szczyty w rejonach 77 zł nawet w krótkim terminie i taki scenariusz trzeba tutaj również gdzieś tam z tyłu głowy zakładać. To tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Bardzo dziękuję za przesłuchanie do końca i zachęcam do tego, aby po pierwsze zostawić subskrypcję na moim kanale. Wystarczy kliknąć w guzik subskrybuj. Zachęcam do zostawienia reakcji pod tym materiałem i komentarza, co się podobało, co się nie podobało, co można zmienić, ewentualnie jaki materiał chciałbyś w kolejnym programie zobaczyć. Zachęcam także do dołączenia do facebookowej grupy Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj GPW z Marcinem Podlackim. Link do dołączenia do tej grupy przypięty również w komentarzach pod tym materiałem. Dziękuję Ci za przesłuchanie materiału do końca i do usłyszenia w kolejnym programie. Pozdrawiam.